Siemanko, witam w kolejnym odcinku kursu React.js. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nową opcję, która została niedawno dodana do Reacta, a mianowicie funkcję lazy, która pozwala w bardzo prosty sposób wprowadzić do projektów React tak zwany code splitting. Zanim jednak Wam pokażę, jak dokładnie można używać tej funkcji, to myślę, że warto jest wspomnieć o tym, czym tak naprawdę jest code splitting oraz jaki problem on rozwiązuje. Na potrzeby tego filmiku przygotowałem taki moduł, może niezbyt przydatny w tej naszej aplikacji do zarządzania zadaniami, ale myślę, że dosyć dobrze obrazujący ten problem. Więc dodałem dział, który nazwałem Stats, i w tym oto dziale mamy taki prosty wykresik z użyciem w pewnej biblioteki Richards, która pozwala w fajny sposób robić wykresy. No ale takie biblioteki, które wiele za nas robią, one zajmują sporo miejsca w tym pliku JavaScriptowym nazywanym bundlem, który jest wynikiem pewnych działań, które robi Webpack. I teraz zobaczcie, że mamy tutaj tego naszego bundla, mamy tutaj ten nasz plik JS, który no jest w tym momencie dosyć spory. No i ta jakby wielkość tego pliku w dużej mierze jest zależna właśnie od takich kosztownych bibliotek. Oczywiście React, jakieś inne biblioteki do stylowania, do wykonywania zapytań. Te wszystkie biblioteki też zajmują oczywiście pewne miejsce w naszym bundlu, natomiast są biblioteki takie właśnie, które zajmują szczególnie dużo tego miejsca. No i teraz problem polega na tym, że większość użytkowników, którzy wchodzą do naszej aplikacji, no to oni mogą mieć w nosie te statystyki. Oni chcą tylko dodać nowe zadania, chcą je edytować, chcą je sobie oznaczać jako wykonane, a statystyki ich za bardzo nie interesują. I tutaj przychodzi nam z pomocą code splitting, który pozwala nam właśnie wydzielić fragmenty naszej aplikacji do osobnych plików bundlowych, tak? Czyli w sytuacji, gdy ktoś tu sobie wejdzie, no to się powinien pobrać znacznie mniejszy plik JavaScript, a w sytuacji, gdy dopiero ktoś sobie wejdzie tutaj, to znaczy, że faktycznie chce dostać dostęp do statystyk, no to wtedy powinniśmy dociągnąć ten dodatkowy bundle, w którym będą wszystkie skrypty, które są konieczne do obsłużenia tej oto tutaj strony stats. No dobra, wiemy więc, na czym polega problem, więc możemy zabrać się za rozwiązanie. W tym celu musimy zaimportować sobie funkcję lazy z Reacta, której jakby dokumentację i co ona dokładnie robi, możecie sobie przeczytać tutaj w dokumentacji. Dla ciekawskich, no to warto wspomnieć, że głównie funkcja lazy opiera się na działaniu tak zwanych dynamicznych importów, które nie są jeszcze wprowadzone oficjalnie do języka JavaScript, ale dzięki temu, że korzystamy z Babela, no to już możemy korzystać z tych pewnych funkcji eksperymentalnych i jedną z nich właśnie jest dynamiczny import. Więc teraz mamy sobie funkcję lazy. Stary import tutaj możemy sobie zakomentować. I teraz sobie napiszemy po prostu stats i to będzie równa się lazy, tutaj callback i będzie import containers i stats. Mamy tutaj już użycie funkcji lazy, natomiast by funkcja lazy działała w naszej aplikacji, musimy także skorzystać z pewnej innej jeszcze dodatkowej funkcjonalności, z tak zwanego suspensa. Suspense służy tutaj do tego, że w momencie, gdy nasz komponent ten doładowywany przez funkcję lazy ładuje się, no to suspense w tym momencie musi wyświetlić nam tak zwanego fallbacka, gdzie po prostu informuje użytkownika o tym, że coś tutaj w tle jest doładowywane. Lazy nie możemy użyć bez suspensa. Więc teraz, żeby jakby
nam to wszystko działało, no to jeszcze musimy sobie tutaj zaimportować suspensa. Suspensa musimy dodać do naszego projektu. Suspense, tu będzie fallback i to będzie nic innego jak po prostu div z napisem loading. I teraz tutaj to sobie opatulimy. Cały tutaj naszą aplikację w ten sposób. Ja tu już wcięcia wcześniej przygotowałem. Więc mamy suspense i teraz w momencie lazy działa tak, że w momencie, gdy dany komponent nie jest wyrenderowany, no to po prostu ten import dynamiczny nie ma miejsca, tak? W momencie, gdy dany komponent jest wyrenderowany, no to wtedy zostanie on w ten taki leniwy sposób doładowany. No i oczywiście funkcji lazy możecie używać nie tylko w kontekście nowych root, ale także wewnątrz już istniejących komponentów możecie sobie sterować, kiedy jaki komponent musi być doładowany. I teraz jeszcze raz przypomnienie, po co to robimy. W sytuacji, gdy mamy bardzo duże aplikacje, nasz bundle może zajmować na przykład 8 MB, tylko dlatego, że mamy bardzo dużo bibliotek, które są odpowiedzialne za na przykład wyświetlanie wykresów, za obliczanie jakichś kosztownych rzeczy, za wizualizację. I często jest tak, że tych wszystkich komponentów nie używamy od razu na przykład na stronie głównej aplikacji. I dlatego warto wtedy sobie takie kosztowne komponenty po prostu powydzielać i użyć code splitting. Ma to duże znaczenie, dlatego że między innymi Google ocenia strony w momencie, kiedy wchodzi na stronę główną, analizuje, ile zajmuje pobranie bundla. Więc myślę, że jeżeli do kogoś nie przemawia argument, że ogólnie 8 mega to jest za dużo na bundle javascriptowy, to niech do Was przemówi chociażby argument, że Wasza strona może być wyżej w rankingu Google, jeżeli ten początkowy bundle nie będzie aż taki opasły. No i oczywiście też tu trzeba pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach głównie ludzie korzystają ze stron na swoich urządzeniach mobilnych, a tam jednak im ten bundle jest mniejszy, to oczywiście zostanie mniej pobrane transferu, ale także jakby przeglądarka na urządzeniu mobilnym będzie miała jakby łatwiejsze zadanie, żeby ten nasz bundle obrobić, przerobić i wyświetlić to wszystko na ekranie smartfona, bo im jednak ten bundle jest mniejszy, tym smartfon może sobie łatwiej poradzić z obsługą jego i wyrenderowaniu. Więc teraz sprawdźmy, co tutaj tak naprawdę się zadziało, czy to działa, czy nie. Mamy import tutaj wcześniejszy zakomentowany, no i sprawdzimy, czy ten lazy nam zadziała. Wchodzimy, no i widzicie, że bundle uległ, jego rozmiar uległ zmianie i teraz na przykład wejdziemy sobie w element stats, widzicie moment załadowania i został jakby kolejny plik tutaj dociągnięty. Może jeszcze raz to zobaczymy, żeby jakby zobaczyć. Więc tak, mamy tutaj pewne pliki JavaScript, które są już pobrane w momencie, kiedy tu jesteśmy. Ja teraz może tutaj to wykasuję i damy stats. I widzicie, że jakby kolejny bundle tylko i wyłącznie dla tej sekcji został dociągnięty. I na tym w skrócie polega code splitting i tak można go łatwo rozwiązać z użyciem funkcji lazy, która się pojawiła w nowej wersji Reacta. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Jak tak, to dajcie łapę w górę. Jak macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach albo zapraszam na Discorda. Pozdrawiam, cześć, cześć.